mieć, nie ze sobą? No. Ale no, to jest mała jedna śmierć. To jest dobra, mam nadzieję, że ja będę w tej chwili zadowolony. Zjechałeś z trasy przez 203 metry. Zaraz wjadę na żółtą trasę rowerową gminy Czechowice-Dziedzice. Właściwie to moja siostra znalazła. Zjechałeś z trasy przez 304 takie przypadkowe ustawienie metry. Tego, że bike komputer może kierować nas po określonym szlaku rowerowym. Nie wiedziałem o czymś takim. Przyznaję, przez 318 metrów. Ale rzeczywiście jest coś takiego. Na razie mi cały czas zgoda, że zjechałem z trasy, ale zaraz na nią wjadę. Zjechałeś z trasy przez 286 metrów. A zanim to nastąpi, niestety muszę wam przekazać same złe informacje. 6%. Pierwsze dwie złe informacje są takie, że doszło do katastrofy górniczej na KWK Pniówek i KWK Zofiówka, czyli na grubie. Na grubach, które były na rajdach, pokazywały je. Niestety są ofiary śmiertelne, więc. Jechałeś z trasy przez 429 metrów. Jest to straszna informacja, więc. Nie da się ukryć, że. Jechałeś z trasy przez 459 metrów. Ciężko to przyswoić. Jechałeś z trasy przez 458 metrów. Ale się ta kobita nagoda. Słuchajcie, dzisiaj też szwankuje mi elektronika. A więc. No tak to niestety wygląda. Jechałeś z trasy przez 452 metry. 6%. Jechałeś z trasy przez 441 metry. Dziękuję. Na to, że nawet pogoda będzie dość fajna. Dzisiaj zjechałeś w naszych okolicach. 391 metr. Więc no niestety kolejna zła informacja jest taka, że byłem u lekarza i w lewej ręce z trasy przez 377 zostało metr. Zdiagnozowane coś, co się nazywa zespół cieśni nadgarstka. A więc, jeżeli inne sposoby leczenia nie dają rezultatów, jechałeś z trasy przez 342 metry. Będzie niestety konieczność operacji, znaczy operacji zabiegu chirurgicznego na moje ręce, a to oznacza wykluczenie z sezonu rowerowego na jakieś 3-4 miesiące. Jechałeś z trasy przez 288 metrów. Zjechałeś z trasy przez 279 metrów. Dobra, no to wjeżdżamy. Wygląda na to, że pogoda się zaczyna planować. A więc. Zjechałeś z trasy przez 1050 metrów. Widzimy się za chwilę. Tak, no to jestem już przy naszym kościele. No tutaj wjedzie trasa rowerowa też. I jest oczywiście odpust. Dzisiaj odbyłem się niedziela, bo że go miło się gdzie. Budy jeszcze stoją, cynikiery. W zasadzie tylko jedna. Teraz powinno mnie kierować
żeby skręcać w lewo. Niestety nie robi tego. Nie wiem czemu. Tak, no to do tych moich chyba to jest też pogoda. Jak widzicie, trochę się mroczy. A tam już leje. Na szczęście jo, nie jestem daleko od chałupy. Testuję cały czas tę nawigację w Bajkunter Pro. Różnie to wygląda. Niestety ta trasa gminy Czechowice, Dziedzice, ta żółto nie jest zbyt dobrze wgrano i różne głupoty mi opowiadą. Spróbuję to jeszcze na WTR-ce i wtedy zobaczymy, co będzie grane. O ile oczywiście pogoda mi w tym nie przeszkodzi, bo widzę, że tam już leje. Najczęściej ją zachowuję 3 km w razie czego. Tak więc no, zobaczymy. Wygląda na to, że muszę przerwać rajdza. Ale na szczęście niedaleko chałupy rzecz jest. Tak więc ja chcę obecnie rajdza przerwać. A może i zakończymy. Dziękuję. Widzę, że to tam was bokami. Dzisiejszej rajzy uciekłem do chałupy przed ulewą, wykorzystując fakt, że dojechałem akurat blisko. Chałupy się nawet chyba nie zorientowali, że tam dojechał. I wracam na trasę, bo już żegna nie jest. Chociaż przy chałupie też nam prowadzi. Więc jeszcze tam co najmniej rozzawitą. Tak, no wiem, dzisiejsze rajzowanie jest takim rajzowaniem, takim nijakim, takim dookoła kumina z zawitaniem numer 3 do chałupy. Bez sensu, kompletnie bez sensu. Któryś z kolei znaczy się trasa na Strawie będzie, także no jakoś to mi się chyba uda poskładać, żeby ten relive jakoś logicznie wyszedł. Pod koniec filmu. I teraz tak, no zgodnie z tym to trasa skręca w prawo. Jest w Brunowie oczywiście. Szkoda, że ten bike komputer tego nie informuje, że skręcamy w prawo, ale znak jest. Dlatego też robotaki jest wyczulony na te znaki. Wejdzie tak nawiasem mówiąc, to tutaj po prawej stronie zaraz to będzie. Można fajne mięso kupić przez internet od Beskidzko Wołowina. Nie tylko wołowina, bo różne rodzaje mięsa. Jak chcecie, można zamówić. Podam wam adres strony internetowej. Także jak ktoś chce, to może chce dobrze pojeść i w sposób naturalny przede wszystkim, a nie jakiś tam sztuczny ze sklepu z byle jak zapakowanego mięsa, tudzież z jakimiś chemikaliami
tutaj robią to w sposób czysto naturalny, bez jakichkolwiek konserwantów, dziadostw i innych pieroństw. Zjechałeś z trasy. Ja, pan Zulisz. Nie zjechał z żadnej trasy. Ta trasa jest kierunkowo, więc ona mi goda po prostu co innego. I fajnie, że dopiero po jakichś kilometrze. Także no jest to trochę niedopracowane. Ta trasa, ten klik z tą trasą jest też dość źle zrobiony, bo nie pokazuje tak tych winkli, tylko na przełaj. Jechałeś z trasy. No właśnie. Ale już za niedługo faktycznie zjada z tej trasy. No tak średnio to wychodzi. Jeszcze spróbuję zrobić to w ten sposób, żeby wyznaczyć sobie samemu trasę. Zrobić sobie na komputerze na przykład jakiś tam plik GPX i jechać według wyznaczonego śladu. Jechałeś z trasy. No właśnie, żeby mi taki głupot nie wydał. Czyżby znowu jakieś deszcze mi śmiały przerywać? Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 16,0 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 3 minuty 45 sekund. Wiecie, czemu dzisiaj tak głupio rajza jest? Rozrzej był na 11 w kościele, a więc... No właśnie, znaki pokazują, że mam tam jechać, a tam mi pan Zerzyje zjechał z trasy. A więc ta elektronika niestety nie zawsze jest dobra. Zresztą znacie moje stanowisko co do elektroniki, ale myślę, że to trzeba dopracować jeszcze. A, co z tym kościołem? No więc rajza tak o dziwno dzisiaj. Velekumina. Jechałeś z trasy. A zamknij się. Velekumina. No bo dzisiaj u nas, jakże wspomniał wcześniej, odpust parafialny. No i wiadomo, że wypadałoby iść, nie? Znaczy się w sensie nie wypadałoby iść, tylko... Utrata połączenia GPS. Average power of the last po prostu, 5 minut no, trzeba 73 iść, nie? Watt. Ponownie wiadomo, nawiązane połączenie GPS. Wszystko jest ważne, rowery są ważne, pasja jest ważna, ale są sprawy ważniejsze. Jak wiecie, ja nie odrzucam spraw religijnych i zawsze o tym godą, że rzykać trzeba i zawsze rzykał i szlak mnie nie trafił. Są tacy, co różne berybojki wymyślają, bo to byle tylko się wytłumaczyć, że się im nie chce chodzić do kościoła. Dzisiaj bym pokorza trochę mojej okolicy. Na razie też do Czechowic ani nie wjechał. No mam nadzieję, że znowu te chmurki, co tam idą od zachodu, nie skrzyżują mi planów, chociaż coś się... No właśnie. Coś się fanzoli. Łowcy burz pod Beskidzie informują mnie o tym, że mogą przechodzić tutaj nad naszym regionem słabe burze, w sensie wyładowań, ale też z dużą ilością deszczu, więc 5%. Ta sprawa jest taka, że faktycznie się mi to sprawdza co do tego deszczu. Na razie, jeśli chodzi o te burze,
żadnej burzy nie widziałem ani nie słyszałem. Co nie oznacza, że chciałbym je spotkać. I znowu powinieneś usłyszeć komendę, że mamy skręcać w prawo, nic takiego nie ma. Tak jak godom, jest to sprawa do dopracowania. Dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, że taka opcja jest, że można wgrać GPS i będzie nas sterowało. Bike komputer i jo, nie ukrywam, że chciałem coś takiego, bo niejednokrotnie są jakieś fajne trasy z oznakowaniem, to bywa różnie, no, a jednak ten ślad GPX jest lepszy. No, oczywiście to nie oznacza, że Roba będzie chwalił elektronikę, bo tak nie jest. Nie chwalę elektroniki, nie cierpię i omijam ją z daleka. Ale to jest też taka sprawa, że całkowicie się już tego ominąć nie da. Musimy sobie jakoś z tym pierwieństwem radzić. Nawet słyszałem taką opcję, że no po co wyznaczać szlaki rowerowe w terenie, jak można wyznaczyć je w nawigacji i w zasadzie na tym sprawa by się kończyła. I to powiedziała mi jedna ze znanych rowerzystek w okolicy tutaj. No moim zdaniem to tylko kwestia jest taka, że nie chce się wyznaczać tras. To też kwestie pieniędzy i w ogóle tego typu sprawy. Jeśli chodzi o te trasy rowerowe gminy Czechowice-Dziedzice, mamy 3 trasy. Był kiedyś taki film na kanale kręcony tej trasy z udziałem pana Jurka i innych też rowerzystów. Także zapraszam. Obejrzyjcie tam na moim kanale. Jeśli chodzi o dalej o te trasy, to powstał właśnie dokument, który ma określić rozwój infrastruktury rowerowej na terenie naszej gminy. Powiem wam tak, czytałem to. Ambitne wszystko, naprawdę się mi to podoba i jest to naprawdę fajnie wszystko tam opisane. Są uwzględnione także i moje uwagi, co mnie zaskoczyło. No i dokument dokumentem jest opracowany, byleby teraz to wszystko zrealizować. No fajnie jest wszystko na papierku, ale rzeczywistość niestety zawsze lubi polatać figle. Tak jak było chociażby z trasą rowerową dookoła jeziora Goczałkowickiego. Ambitne plany, mapy już były wyrysowane. Hej, to wszystko pójdzie. Wszystko rozwaliło się o pieniądze, pozwolenia. Efekt jest taki, że trasa w ogóle nie powstała do tej pory. Także no myślę, że jeśli chodzi o te trasy naszej gminy, jest to sprawa do bardzo dużego dopracowania i oczywiście, jeśli będę tylko mógł, to służę pomocą w tym, bo zawsze to jest lepiej, jak takie sprawy pilnuje ktoś, kto jeździ na rowerze, a nie jakiś tam biurokrata z Zabiórka, który o tym nie ma praktycznie zielonego pojęcia. No tak to niestety wygląda i potem robią jakąś trasę rowerową, jakąś drogę rowerową z kostki, z krawężnikami, z różnymi takimi debilizmami. Średnia na ostatni kilometr. No i w ogóle praktycznie rowerzyści potem nie jeżdżą. Jeszcze tacy jak ja, to ja, ale szosowi na pewno potem nie będą jeździć. Więc no, trzeba te trasy rowerowe robić też z głową. Lepiej wydać więcej pieniędzy, aniżeli po prostu wydać mniej, a zrobić po prostu dziadostwo. Tak jak to jest w Czechowicach, Dziedzicach na ulicy Węglowej obecnie. Co chwilę są
wyjazdy z posesji, same krawężniki, trasa z kostki. I co wyjazd, to po prostu jest koniec i początek trasy, słuchajcie. No to dosłownie to się zwoło o punktę. Ale tak nie tylko jest w Czechowicach, tak jest w wielu innych miastach Polski, ale także i Czech, bo też żem tam to widział. No więc takie bzdury się zdarzają, takie buble i pieniądze faktycznie wyrzucone w błoto. Także jak już robić drogę rowerową, róbmy to drożej, ale porządnie, po to, żeby wszyscy rowerzyści z tego korzystali, a nie jakieś dziurawe pieroństwa z kostki i połowa rowerzystów co najmniej nie będzie po prostu jeździć. No niestety. Kurde, ale roba się rozgodął, rozkręcił temat. Normalnie rozwaliłem system. Jak to burmistrz będzie słyszał, albo pan radny, to mnie zatłukł. Ale kilka słów prawdy trzeba powiedzieć. To jest wolne medium. To nie są wolne media. Każdy może powiedzieć to, co mu się tylko chce. Oczywiście bez przeklinania. Nie przeklina, nie roba, cenzuruje. No tam od zachodu zaś jakoś chmura idzie. Jeszcze. No już się chować nie będę do chałupy. Nie chce się mi. Taki porąbany dzień dzisiaj. No odpust był. Na odpust trzeba iść. Jeszcze warto dodać, że mszy przewodniczył były proboszcz tutejszy, Miliardowicki. Były. Czemu były? No bo już nie jest proboszczem u nas. Ksiądz Wacław. Nazwiska nie będę wymieniać, bo jest RODO. Ale był proboszczem przez 17 roku u nas. Najdłużej. I obchodził swoje 50-lecie kapłaństwa dziś. Dobra, zjeżdżamy z trasy. Jadziemy wypróbować się na WTR-ce. Teraz mi powinno powiedzieć, że z trasy zjechał. Average power of the last 5 minuty 55 watt. Nic nie wiem. 6%. Jechałeś z trasy. A, jednak. Jechałeś z trasy przez 90 metrów. Jednak się obudziła pieruna. Co ci dopiero? Jechałeś z trasy przez 132 metry. No dobra, ale zaraz jadę na WTR. Jednak nie jest to takie głupie, jakby. Stwierdził. Dobra, no to przerywamy nagranie i oto wyłączę. Teraz w grób iść daną trasę rowerową. Jechałeś z trasy przez 213 metrów. Zobaczymy, co mi będzie go dało. Bo ja jest na WTR, a to jest znak, który ja naprawię. Myślę, że najbliższe miejsce, kiedy się ta babka odezwie, to będzie okolica stacji w Czarnolesiu. Celowo zjeżdżam z trasy. No. Co mi będziesz dodać? Powiedziała, że zjechałeś z trasy. Co ty mi teraz powiedzieć?
Zjechałeś z trasy. A widzicie. Zjechałeś z trasy przez 91 metr. Czyli jednak działo. Tam ktoś jedzie. Zjechałeś z trasy przez 117 metr. Ktoś jedzie na rowerze. No jest przed godziną 18, także chyba wiem, kto to nawet pojedzie. Zjechałeś z trasy przez 131 metr. No ktoś musi pracować, a ktoś ma wolne po prostu. Zjechałeś z trasy przez 151 metr. Zjechałeś z trasy przez 179 metr. Zjechałeś z trasy przez 201 metr. No to musimy się wrócić. Więc dobrze, Godu. Zjechałeś z trasy przez 215 metr. No to akurat się zdarzyło chyba inno. Ale moja siostra też powinna jechać do roboty. Zjechałeś z trasy przez 201 metr. Więc cały czas zgodę, że zjechałeś z trasy. A więc zjechałeś z trasy przez 180 metrów. No działo to dość fajnie na WTR na razie. Zjechałeś z trasy przez 143 metry. Minus 4%. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 11,8 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minuty 5 sekundy. Zjechałeś z trasy przez 118 metr. Aha. Wróciłeś na trasę. No jeszcze nie za bardzo, no ale... Okej. Okay. Teraz mi powiedz, że trzeba jechać w prawo. No niestety nic takiego nie wiedzą. Minus 4%. Jaki minus 4%? Co ty, kobieto, pan zrobisz? Tak, WTR w Czarnoleśu. Koło torów. Byłeś tu już dzisiaj. Jeżdżę jak porąbany. Widać, że coś tutaj jakiegoś kamieniu nawieźli. No jest to pewnie lepsze jak było. Ale faktem jest taki, że i tak to tu jeszcze pewnie rozrypią. No będzie dalsza część tego remontu kolejowego. Więc już sobie przygotowali drogę z tego co widzę. Ale było to dużo gorsze tutaj. Teraz to jest chociaż utwardzone jakoś. Tak trzymać, zrobić jakoś pota. O, widzicie, tu już jest lepiej. Już jest lepiej. Chociaż to jest rozwiązanie krótkotrwałe. Bo jest to, czułość wznoszenia. Jest to po prostu jakiś tak, jakąś maszyną na spychem na gąsienicach po prostu poszkrobane i jest to dość równe nawet. Także no, jakby tu jeszcze takiego drobnego kamyczka wysypać i uwalcować, byłoby naprawdę cac. Zaraz coś kropi. Kurczę, to nie dość, że Roba 5%. Taki wpadki dzisiaj zaliczył. No i właśnie, z tymi cieśniami to jest najgorsze. I to już jest zawrzek. No niestety znaki WTR-u zostały tutaj zmienione. Utrata połączenia GPS. Ale tutaj ponownie już są, nawiązane połączenie, że jadymy GPS prosto, a następnie jadymy pod tunel. Nowy tunel. O,
jest już otworzona ulica. Tak, znaki są kawałek dalej, ale zjeżdżamy tutaj. Są dobrze widoczne, więc nie ma potrzeby ich modyfikować. Ktoś idzie. Utrata połączenia GPS. Ponownie nawiązane połączenie GPS. Nic mi nie woda, że nas jechał w trasy. I jademy oczywiście w lewo. Oj, 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 oj. Te chmurki tam nie zjawiły nic dobrego. Znowu. A więc coś się może zadziać. Wjechałeś z trasy. Tam zrobić głupoty. No tutaj coś, jakieś próby łatania dziur były. Tak co piąta dziura jest załatana. To jak ktoś nie wie, był taki tymczasowy przejazd. Nikie też nic, tutaj też kilometrów na godzinę. Z drogą czas robimy. Trwania ostatniego kilometra było 5 minut 20 sekundy. Może w końcu doprowadzą tę drogę tutaj do jakiegoś normalnego stanu. No to co tu jest aktualnie, ta dziura na dziurze, to jest po prostu nędza i rozpacz. Droga jest własnością kolei. Average power of the last 5 minuty 22 watt. Dziura na dziurze. Ale coś tu jest tak, gdzie zasypane. Ale to coś to na jakiś czas. Ja bym zażał ta sprzeciwka. Tak na dłuższą metę. Oj, słychać grzmoty, kurczę. Nie, to zastanawia tam z przodu. Jechałeś z trasy. Pan zrobił głupotę. Jechałeś z trasy przez 192 metry. Ale ja nie zjechałem z trasy. No tu WTR-ka prowadzi. Chyba, że wpisała się mi Greenway. Jechałeś z trasy przez 193 metry. Ale Greenway też tu prowadzi. Wróciłeś na trasę. Że nie ma co w 100% temu ufać. Czyżby to był koniec dzisiejszego realizowania? Nie wygląda to dobrze tam na wszystko. O matko święta. Ratowania tej drogi tutaj słońca.
to co wisiało w powietrzu. No mianowicie lecimy tylko pod śmigel. No tak. Ale to już drugi raz dzisiaj. Co ty nie złapało po czapowicu? Bike Computer Pro, taka aplikacja. Dłuższa wycieczka? Proszę? Dłuższa wycieczka? Dzisiaj akurat po okolicy tylko. Tutaj, po czechowickiej gminie. No, dzisiaj całkiem fajna rajza. Dobrze, że nie padzę i nie grzmi. A tu akurat jest no, trochę niebezpieczne miejsce. Dlatego lepiej schować się do tunelu. Można sobie siąść tutaj nawet. W sumie do chałupy tylko 3 km, ale nie chce się mi w deszczu jechać. Wygląda, że chyba mamy już to za sobą, aczkolwiek nie byłbyś taki pewny. Z tego co tam widzę, no raczej nie wygląda to zbyt fajnie. Pytanie, jak się to przesuwa? Przesuwa się w stronę północną. Północny wschód. Masakra. Wycofujemy się, nie jadę dalej WTR-em. Ciekawe co mi teraz bike komputer będzie godął. Słuchajcie, sprawa jest taka, że niby jedna burza przeszła, ale wygląda na to, że szykuje się drugo. Tam za mną to nie wygląda zbyt fajnie, a tam było widać błyski. W zasadzie to na dłuższą metę to powinien jechać do domu.
a nie szaleć po okolicy. Będziemy tę sytuację tutaj jeszcze sprawdzać, monitorować. Nie, jednak na otwartym przestrzeń się ryba raczej nie wybiera. Tutaj widzicie, to nie koniec jeszcze imprezy. W sumie to nawet dobrze, że się nie wybrał i dali na jakieś rajza. No mogłoby to się faktycznie trochę nieciekawie skończyć. Uciekamy przed tymi chmurskami, przed tymi ulewami. Mam nadzieję, że będzie to wszystko na sucho. Nic złego się nie wydarzy. No pierwsze wiosenne burze, pierwsze rajza z burzami. No i niestety coś, co torpeduje naszą dzisiejszą rajza. Widzicie kolejne chmury. No nie pozostanie chyba nic innego, jak tylko jechać do domu i zakończyć tę farsę dzisiejszą. No to zrezygnowałem z już eksploatowania tras rowerowych. No przy tej pogodzie nie ma to sensu. W tej chwili troszkę popaduje, ale na szczęście nie jest to jakiś wielki deszcz. No i będziemy po prostu teraz zakończyć moim zdaniem. A więc no sprawy się trochę zrąbały, można tak powiedzieć. Jeszcze może się przejadę troszkę wzdłuż tej sztreki, obejrzeć jak to tu wszystko wygląda. Może do samych Czechowic, nie wiem. Z tego co widzę, to ta droga tu jest nieźle zwichrowana przez ten sprzęt. Asfalt cały do wymiany się nadaje. No i cóż, no, wygląda na to, że tam coś za nami, jakoś jasność idzie. Ale raczej ta pogoda już nie odpuści, tak mi się zdarza. Mimo tego, że dzisiaj u nas był odpust, nie? Pogoda nie odpuści. No, a droga do naprawy rzeczywiście. No i co, tam prosto się nie dojechać? Czyżby tam zrobili drogę? Tu jest pompa. Tak zakaz nie pojada. Tu można przejść. No to jest bezpiecznie można. Musi się przejechać na rowerze, też można. Nie dojechać, no tak się do. I cóż no, jasność idzie, ale chyba nic z tego nie będzie. No i tak smutno dzisiaj, smutna ta korajza z tymi deszczami. Tam znowu się szykuje kolejną ulewa po prawej stronie. A więc tak, no podsumujmy to dzisiejsze pseudo-rajzowanie. Nie wyjechałem nawet do Czechowic dziedzic. A więc tak, wyjechałem z chałupy. Najpierw okazuje się, że nie mam karty w kamerze. Wracam się do chałupy. Bierę kartę i się okazuje, że wziąłem nie tym co trzeba. A więc zrobiłem tak, żeby przenieść kartę z mobilniuka i coś tam nagrać, i to się udało. W międzyczasie jeszcze, zanim wyjechał z chałupy, musiałem to pompować do tylniego koła, bo nie było tam za dużo luftu. Nie wiem czemu zwiął, ale teraz jeżdżę cały czas i nie czuję, żeby cokolwiek stamtąd zwiewało.
Więc być może wentyl był po prostu źle dokręcony. No nie wiem po prostu, co się tam zrobiło. Mam nadzieję, że jutro jak pojada do roboty, o ile pojada, bo pogoda raczej się mu nie poprawić. Chociaż jak tam gdzieś z nadlasu jakieś promienie słońca jeszcze, no to zobaczymy, jak to będzie. Ale niestety dzisiejsze wiadomości, te trzy wiadomości, w zasadzie dwie, bo te dwie tragiczne niestety można połączyć, to jest to, że doszło do wypadku górniczego KWK Pniówek i KWK Zofiówka. Są zabici górnicy, niestety wybuch metanu. No i bardzo przykre wydarzenie, tragiczne. No brak słów po prostu na ten temat. Mam nadzieję, że to wszystko się w miarę dobrze skończy, że ci ludzie, którzy jeszcze tam są uwięzieni w tych korytarzach pod ziemią, że będą żywi i że do nich chociaż tak szybko żywot się nie skończy. No niestety to jest robota na grubie, na kopalni i tutaj trzeba się liczyć z takimi rzeczami. Jest to fest niebezpieczne. Tam się idzie po prostu na co dzień spotkać ze śmiercią. No, szkoda gadać. No. Oczywiście, no są takie mądrale, albo to górniki święte krowy wcześniej idą na pędzyjo. Idź pieru nie robić na gruba. Idź wdychaj ten pył. Miej do czynienia z metanem. Poczuj, jak to jest. To z tego, że zarobisz więcej pieniędzy. Jak nie wiadomo, czy wyjedziesz na wierzch. Niestety, smutna prawda. Ale no, coś ten węgiel wydobywać musi. Chyba, że całkowicie rząd zlikwiduje gruby na Śląsku i wtedy problemu nie będzie. No i oczywiście trzecia informacja dotycząca mnie. Byłem podłączony do takiego urządzenia, takim prądem mnie trochę kopali. Sytuacja jest taka, że podejrzanie zespołu cieśni nadgarstka, ale niestety sytuacja może być taka, że będzie takie tutaj w tym miejscu nacinanie tej cieśni i to może niestety wykluczyć mnie z aktywności na dość długo, na 3-4 miesiące nawet. No ktoś powie, no ale dobra, no przecież na rajzy, przecież na rowerze to się na rękach się nie jeździło. No ale jak widzicie, się trzymie jeden stanga. No jedźcie se tak w takiej pozycji przez 7 czy 8 godzin, czy nawet przez godzinę, no to was pierun szczeli. Powiem tak, że myślę nad takim rozwiązaniem, które nazywa się lemontka. Wtedy jedzie się w takiej pozycji. Tylko pytanie, czy roba w ogóle ogarnia taki temp. Jeśli chodzi o lemontka, ja nie mam żadnego doświadczenia w tej sprawie, ale wtedy rzeczywiście nadgarstki są odciążone od tego. Nie? Dobra informacja jest taka, że mi to nie doskwiero praktycznie w ogóle. Ja dowiedziałem się o tym na tym badaniu, że to jest. Gdybyś nie zrobił tego badania, w ogóle byś nie miał świadomości, że coś takiego jest. Sprawa jest o tyle dziwna, że no nic nie odczuwam, jeśli o to chodzi, i
No czuję się całkiem nieźle. Szkoda, że glebogryzałkum robił na polu. Ja trzeba było, bo wiecie, trzeba ziemniaki sadzić i te sprawy. Nic nie czuł, do roboty normalnie chodzę, też nic nie czuję. Więc no wygląda na to, że jest po prostu wszystko w porządku, a jednak się okazuje, że coś tam gdzieś jest minimalnie, ale jest. No, pan Wojtek, którego pozdrawiamy oczywiście, ostatnio mi godał, bo dzwonił do mnie i godał mi, że on znowu ma tam coś z oczami, zaćmę zoperować. No jest to oczywiście dużo poważniejsza sprawa niż to, co ja mam, bo to są oczy jednak. No a wyobrażacie sobie, jakby ktoś na przykład niewidomy był i jeździł na rajzy. No ja bym powiem, że wyobrażam sobie taką opcję. Są tacy ludzie, co tak robią. I są dla mnie po prostu niesamowici. Czemu? No ktoś się spyta, no ale jak może niewidomy jeździć na rowerze? A się okazuje, że może. Że się do. I powiem tak, że ja się z tym spotkał w Czechach, z takim przypadkiem, że można jeździć na rowerze, na rajzy, będąc niewidomym. Jak to się dzieje? Ano tandem. Tandem czy tandem, jak zwał, tak zwał. Gdzie jeden jest z przodu i oczywiście on widzi, a ten drugi jedzie z tyłu, niestety nie widzi, no ale organizm i to wszystko funkcjonuje. No niestety są my wtedy zależni całkowicie od tego pierwszego, nie od tej drugiej osoby, która tam kajś pędaluje. Słuchajcie, ten deszcz, on się kajś przesuwa bardziej tam, w prawo. Być może, że mnie on nie dopadnie, bo jest szansa, że jeszcze sobie tak troszkę pojeżdżymy. Ale no niewiele. No tak o ta rajza niestety dzisiaj nie wyszła. Ale pamiętajcie, że rower nie jest zawsze najważniejszy. Nie jest w ogóle najważniejszy. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem dla mnie był odpust w naszym kościele. A jest to wydarzenie cykliczne co roku, jak w każdym kościele. No i powiem wam tak szczerze, że raz do roku można się poświęcić i można po prostu przyjść na ten odpust, pożykać. A tym bardziej, że dzisiaj był jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza Wacława, proboszcza, który tutaj był przez 17 lat u nas. A na wideo nigdy go nie było, bo on na razie z nami nie jeździł. Faktem, że to już jest no gość, który ma ponad 75 roków, więc trudno, żeby jeździł na razie, tym bardziej, że narzykał coś tam na kręgosłup wtedy. Także no fajnie by było, jakby jechał, nie? Ale wiadomo, jest to też już starszy gość i no, trzeba to zrozumieć, nie? Kropi, kropi i zaś kropi, a więc jednak ta haja nie przyjdzie obok. A ja tu mam niecałe 3 km do chałupy, więc no cóż powiedzieć. Fajna trasa, tutaj właśnie też jest propozycja, między innymi moja, żeby tu zrobić szlak rowerowy. No szkoda, że to tak dzisiaj wyszło. Miałem szansę jechać dalej, ale roz, że cały czas fatum wisiało nad tymi rajzami dzisiejszymi, nad tym rajzą, a swoje dopełniła też pogoda, więc no trudno. Kończymy na dzisiaj. Taka jest moja decyzja. Jej już nie zmienię, zaś się zaczyna ćmić. Myślałem, że jednak to
przejdzie kajś bokiem, a to idzie zaś na mnie. I mam nadzieję, że zdążę do chałupy, żeby się schować. Ale pamiętajcie jeszcze, że warto zawsze się poruszać. I teraz jest plan taki, że jakbym miał na przykład tą rękę pociętą, no to razy piechty bydą. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć przez te 3-4 miesiące. Siostra dała rady, roba też do rady. Tak, siostra też miała cieśnie. Także to nie jest koniec świata. A możemy po prostu zrobić coś innego. Nie samym rowerem człowiek żyje. A więc zdrowie jest najważniejsze, słuchajcie. No, cieśnie nadgarstka to jest też niestety typowo dolegliwość do rowerzystów. Jak widzicie, cały czas są te nadgarstki ugięte. A roba jeszcze pracuje też, gdzie te nadgarstki po prostu chodzą niemal na wszystkie strony. Więc no, każdy sport ma swoje ryzyko. Ale to nie należy interpretować w taki sposób, że trzeba leżeć do góry dupą i w ogóle nic nie robić, klikać w komputer, co też ma oczywiście też jest wpływ na nadgarstki. I nawet spotkałem się z taką opinią, albo za dużo siedzisz na komputerze. No właśnie. Tylko że nie spasował temat, bo ja jest praworęczny. Prawą ręką obsługuję komputer, a lewą prawie, że w ogóle tam nie grzebię. Tak więc ta osoba musiała się ugryźć w język mocno, bo nie znała prawdy, a już swoją opinię wydała. Tak to niestety było. Tacy znawcy są. Pseudo udający doktorów. Ale no cóż. Ludzi się nie wydywa. Dobrze, no to z tym oto mało optymistycznym akcentem żegnam się z wami przed kolejną ulewą. Trzymcie się i do zaś.